Dlaczego Benedykt XVI znów używa zwrotu moje apostolskie błogosławieństwo? Były papież Benedykt XVI napisał kolejny list zawierający zwrot z moim apostolskim błogosławieństwem, który jest zarezerwowany wyłącznie dla papieża. Wiadomość ta została opublikowana na stronie Liberto Quotidiano it 15 marca przez Andrea Cionci. Napisany we Włoszech list z lutego 2022 roku został wysłany do siostry zakonnej. To ogólny list z podziękowaniem skierowany do wszystkich, którzy okazali swoją solidarność z Benedyktem po tym, jak aktywiści niemieckich mediów wnieśli przeciwko niemu oskarżenia. Poświęcenie Rosji początkowo przez papieża Piusa XII było dopełnione przez papieża Jana Pawła II, co potwierdziła siostra Łucja. Rzekoma siostra Łucja za czasów papieża Jana Pawła II była fałszywą siostrą Łucją, więc jej potwierdzenie jest masońskim ustaleniiem tego, co musiała powiedzieć, czyli kłamstwem. Innymi słowy, niczego nie potwierdziła uzurpatorka udająca prawdziwą. Benedykt XVI przyłączy się do aktu konsekracji. Benedykt XVI przyłączy się do modlitwy w ramach aktu poświęcenia Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi. Papież Franciszek, przypomnijmy, dokona tego w piątek o godzinie 17 w Bazylice Świętego Piotra, a jego wysłannik kardynał Konrad Krajewski uczyni to samo w Fatimie. Vatican News, jak podaje agencja CNA, o decyzji papieża seniora poinformował jego osobisty sekretarz, arcybiskup George Gensfein, podkreślając, że w ten sposób Benedykt XVI odpowie na prośbę Franciszka, który zachęcił wszystkich biskupów, by przyłączyli się do tego aktu konsekracji. Papież senior napisał również w tych dniach osobisty list do łacińskiego metropolity Lwowa, arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego, w którym zapewnia o swojej modlitwie za Ukrainę. Wątpliwości wokół zawierzenia Rosji Niepokalanemu Sercu Maryi. W tradycji katolickiej bardzo istotną rolę w dziele zabiegania o prawdziwy i trwały pokój na świecie pełni wezwanie Matki Bożej Fatimskiej do zawierzenia Rosji jej Niepokalanemu Sercu przez papieża w jedności ze wszystkimi biskupami świata. Niewysłuchanie owego wezwania miało grozić rozszerzeniem się błędów Rosji na cały świat. I faktycznie na przestrzeni ostatnich 100 lat owe błędy konsekwentnie się rozszerzają pod rozmaitymi postaciami, począwszy od klasycznego marksistowskiego komunizmu poprzez kulturowy neomarksizm, a skończywszy na neoimperialistycznych wojnach. Konsekracja dokonana w 1984 roku przez Jana Pawła II była wedle wszelkiego prawdopodobieństwa niepełna, a tym samym nie w pełni skuteczna, gdyż nie wymieniała ona wprost Rosji. Podobnego zdania wydaje się być Stolica Apostolska, która w odpowiedzi na apel biskupów ukraińskich planuje dokonać aktu zawierzenia Rosji Niepokalanemu Sercu Maryi 25 marca. Mogłoby się odnieść wrażenie, że jest to wiadomość bardzo pokrzepiająca i dobrze rokująca dla światowego pokoju. Niemniej, jako że ważnej konsekracji może dokonać wyłącznie papież w jedności ze wszystkimi biskupami świata, trzeba podnieść w tym kontekście temat tyleż drażliwy i niewygodny, co nie dający się zignorować. Jest to mianowicie temat tego, kogo z żyjących dziś osób można w sposób logicznie uzasadniony nazwać następcą świętego Piotra, a kogo zdecydowanie nie, mając na względzie to, że zadawanie i zgłębianie tego rodzaju pytań jest kanonicznym obowiązkiem wszystkich
członków Kościoła. Ściślej rzecz ujmując, należy cierpliwie i otwarcie pochylić się nad następującymi hipotezami. Rezygnacja Benedykta XVI była nieważna, jest to hipoteza podnoszona od dawna, ale ważny jest tu powód. Obecna sytuacja w Watykanie zdaje się jasno wpisywać w treść trzeciej tajemnicy fatimskiej, która wspomina zarówno o Ojcu Świętym, jak i o biskupie w bieli, sugerując jednocześnie, że jeden z nich jest lustrzanym odbiciem drugiego. Z powyższego zdaje się wynikać, że w czasie wypełniania się owej tajemnicy w Watykanie będzie przebywał zarówno autentyczny papież, reprezentujący prawdziwy, choć umierający na swej Golgocie Kościół powszechny, jak i jego zwodniczy sobowtór, przewodzący triumfującemu w świecie antykościołowi, zapowiedź świeckiego, ekumenicznego i globalnego, fałszywego kościoła pojawia się też w szeregu innych znaczących dwudziestowiecznych przepowiedni na czele z tą wygłoszoną przez czcigodnego sługę Bożego Fultona Sheena w 1947 roku. Innymi słowy, istnieje poważne zagrożenie, że planowana na 25 marca konsekracja będzie nie tylko nieważna, ale wręcz bluźniercza, co może pogrążyć świat w jeszcze większym duchowym mroku, zaogniając bieżący konflikt lub, co może być scenariuszem jeszcze gorszym, dając światu zwodniczą iluzję pokoju. Niemniej wydaje się jednocześnie, że przy wszystkich wątpliwościach co do tożsamości kluczowych osób przewodzących dzisiejszej hierarchii kościelnej istnieje jedno obiecujące rozwiązanie, które jest w stanie maksymalnie zwiększyć prawdopodobieństwo skuteczności planowanego aktu zawierzenia. Jest nim czynne uczestnictwo w nim Benedykta XVI,